Jesteście w Tajdalu, to jest podcast Dwa Światy, Artur Rawicz, Ralf Kamiński, a dzisiaj z nami jest, no, tacy wyjątkowi goście zdarzają się raz na kilka odcinków, nie obrażając naszych poprzednich gości, też jesteście wyjątkowi, ale ja bardzo się ucieszyłem, że naszym gościem będzie dzisiaj Kamil Sipowicz. Dzień dobry, witam. Bardzo, bardzo widoczna postać na naszym polskim rynku. Dlaczego brakuje u nas, na naszym właśnie rodzinnym rynku, może nawet nie tylko w muzyce, ale takich kolorowych postaci, takich jak pan, jaką była Kora. O co chodzi? Dlaczego brakuje? To ciekawe pytanie. Muszę ci powiedzieć, że zdumiało mnie, jak byłem na koncercie Jacka White'a w Warszawie na Torwarze, że nie było tak zwanych freaków, czyli ludzi inaczej wyglądających. Miałem takie wrażenie, że wszyscy wyglądają tak samo, jakby ich wypluły i stworzyły korporacje, a nie ma takich właśnie kolorowych ptaków, do których łaskawie mnie zaliczyłeś. Nie wiem, skąd to się bierze. Może trzeba przeczytać Kosińskiego, Malowany ptak, że malowane ptaki są niestety przez inne ptaki natychmiast zaduszone, no. Rozdziobywane. Ale pan się oberwywało, jak to się mówi? Obrywało. Obrywało. Boże, no, znów będę obrywało się, no. Nawet w tych wcześniejszych czasach PRL-u i... No w czasach hipisowskich oczywiście, jak ktoś miał długie włosy, dzwony, koszule w kwiaty i kolorowo wyglądał, no to jak wychodził na ulicę, to się musiał liczyć z tym, że go nawzywają mu, najczęściej od Chrystusów, o dziwo. O naszym katolickim kraju, od Chrystusów i Jezusów. Cóż za obelga. Kiedyś była się Chrystusem. No bo Chrystus miał długie włosy i brodę. I była zarazem agresja, ale była ta sympatia, więc jedno i drugie. A ta sympatia? Bo częściej się słyszy o tych negatywnych przykładach. Nie, sympatia bardzo często, no bo ludzie doceniali, że jednak jesteśmy wolni. I mamy tą siłę, żeby naszą wolność pokazać. I ludzie często myślą, że sam chciałbym coś takiego zrobić, ale jestem tak stłamszony, że nie stać mnie na to. A tu jednak są tacy kozacy, którzy nie boją się w 68 roku, czy 9, czy 70 wyjść z długimi włosami na warszawską szarą ulicę i narazić się na obelgi, ale też właśnie na sympatię i często nawet ze stron mundurowych, żołnierzy, nawet milicjantów spotykaliśmy się z sympatią. A teraz? No, prawdopodobnie. Teraz... No, wydaje mi się, że też nie wygląda pan jak taki typowy Janusz, no tak, od ale... Grażyny. W ogóle ja też tak zauważyłem, znaczy ja... Ja kiedyś... mam przyjaciela Janusza, więc biedny Janusz. No ale to tak, przepraszamy pana Janusza. Awansem również wszystkich sepków. I... Ale tak zauważyłem, będąc kiedyś na takim wiejskim weselu na wsi, i to nie było takie właśnie do końca wiejskie wesele, jak się spodziewałem, że będzie tam... po tańcówka i wszystko, ale zobaczyłem, że mamy w Polsce przepiękne kobiety, które są super zadbane, super wyglądają, a ci kurde faceci w większości to tacy są, że kurde, no, tak. No jakby nie zasługiwali. Narzekają kobiety, że mężczyźni się nie dbają o siebie i źle wyglądają. Może tak jest na prowincji, ale w Warszawie jeżdżę często metrem, czy jak chodzę po Śródmieściu, to że faceci też są bardzo wydesignowani, oryginalni. Fryzury, tatuaże, aż czasami za bardzo, więc... No to się zmienia, prawda? To się bardzo ale czy zmienia, zdarza to się panu, jak pojedzie pan na jakąś właśnie prowincję, czy coś tam usłyszeć? Tak, bo tak. Nie wszyscy kojarzą, że jest pan tym Kamilem Sipowiczem od tej... Nie, nigdy w życiu mi nic... nawet w czasach hipisowskich, gdzie gitowcy, tak zwani bili hipisów za długie włosy, to mi się to zdarzało bardzo rzadko. To jest kwestia nastawienia po prostu. Staram się być wobec ludzi miły i dobrą energią promieniować. Dzisiaj się nie spotykam z agresją żadną. Odpukać. No to i chwała Bogu, jak już od niego zaczęliśmy, ale nigdy nie miałem okazji zadania takiego pytania. Po co po tym 68, w 70, w 72, po co zostawało się hipisem? To była tęsknota za czymś, od czego zostaliśmy odcięci, co tylko tam jakoś przesiąkało do nas? Czy to polskie hipisostwo się różniło trochę od tego zachodniego? Miało jakiś inny fundament? To jest skomplikowane, no ale postaram się to wytłumaczyć. Istnieje coś takiego jak Zeitgeist, czyli duch czasów. I ci polscy hipisi powstali, te pierwsze ruchy, w ogóle nie wiedzą, że są hipisi na zachodzie. Zaczęli nosić długie włosy i się zbierać, dopiero z gazet się dowiedzieli, że są jacyś inni hipisi. Ale no, hipisi są bardzo związani z muzyką.
No i płyty, które do nas docierały jakimś cudem z zachodu, one pokazywały, że istnieje ten wspaniały, kolorowy świat hipisów amerykańskich, angielskich, niemieckich, Woodstock, festiwalem. My, hipisi, uprawiali kult muzyki, uwielbialiśmy, mieliśmy te swoje zespoły, wymienialiśmy się płytami, jak ktoś zdobył płytę, to się wszyscy zbierali u niego w domu i się z namaszczeniem słuchało tej płyty. Oczywiście analogowa gra mufonowa. Jak się tą płytę miało, to się niosło pod ręką, jak się przechodziło ulicą, to wszyscy zazdrościli. Można było dziewczyny podrywać na to, więc płyta analogowa, winylowa, kolorowa, powiedzmy najnowszy Hendrix, czy pierwszy Led Zeppelin, czy King Crimson, czy Grateful Dead, czy... Mogę mnóstwo wymieniać, to był naprawdę szpan i było, można było dzisiaj wtedy zaimponować, a dzisiaj plikiem, strumieniem nie zaimponujesz. No tak, ale jest szansa sobie wziąć pod pachę znowu różę, bo piję teraz do reedycji, która jest dosyć, jakby to powiedzieć, na pewno chyba nie jest skokiem na kasę. No bo jeżeli znaczy, wydajemy 900 płyt... Tak, tak. Pojawiły się zarzuty właśnie wśród fanów oczywiście na stronie Kory, że skok na kasę. Nie jest to żaden skok na kasę, bo ta chusta tam satynowa, ona jest po prostu sprzedawana po kosztach produkcji, więc to jest taki ukłon dla fanów. Wydaliśmy tylko limitowaną ilość kilkuset płyt. Sympatyczny prezent dla ukochanej dziewczyny, ukochanego chłopca. Róża, płyta romantyczna, piękna okładka autorstwa, zdjęcie Świetlika, więc nie jest to skok na kasę, jest to po prostu ukłon wobec ludzi, którzy kochają Korę. Ja muszę wam powiedzieć coś o tym albumie. Mając 4 lata, moim pierwszym wspomnieniem, i tego nigdy nie zapomnę, jest jak słuchałem przylepiony płyty właśnie Róża na kasecie. I to jest moje takie pierwsze w życiu wspomnienie muzyczne. To, ten album jest, no wow, wybitny i wiadomo, wszyscy to wiedzą. A jak pan wspomina ten okres właśnie z tego albumu? Więc zacznijmy od tego, że sława Manamu i Kory rozpoczęła się w latach 80. w okresie i Solidarności, i Wielkiego Buntu w Polsce, rewolucji. Manam otworzył te wrota dla muzyki rockowej, a później był stan wojenny, czy depresja, czyściec, Kora śpiewała się ściemnia, krakowski splin. W nowej kapitalistycznej Polsce w 89 roku reaktywowaliśmy zespół i musieliśmy się zastanowić, Kora musiała się zastanowić w muzyce, co właściwie możemy dzisiaj pokazać Polakom, światu. No, już skończył się okres buntu, nie będziemy się wiecznie buntować, bo to był okres budowania, konstruowania rzeczywistości pozytywny. No i ponieważ przedtem już i tak Kora, takie piosenki jak Kocham Cię, Kochanie Moje, nagrywała liryczne piosenki o miłości, więc zdecydowaliśmy się, żeby to był okres mistyczno, magiczno, barokowo, neohipisowski. Czyli wróciły kolory, wróciły w większości piosenki o miłości, jak chociażby Róża, Zdrada, czy list, autentyczny list miłosny, jak ja do Kory napisałem i Kora go zaśpiewała. Są tam też takie piosenki jak Wojna, te mocniejsze rockowe, ale jednak główny przekaz był tej trylogii, powiedziałem, płyt Derwisz i Anioł, to jest sama nazwa Derwisz i Anioł, się kojarzy z mistyką, później Róża i Łóżko. Zaczyna się miłością, a kończy się w łóżku. Tryptyk erotyczny wyszedł z tego. Tryptyk erotyczny, tak. Ale to jest zdumiewające, bo rozmawiamy sobie o płycie sprzed... No, ile tam? 25 lat. 25 lat, 94 roku. I to jest taki trochę moment, kiedy... Mówię teraz ze swojej perspektywy. Jeśli Ralf miał wtedy 4 lata, to ja wtedy byłem w okolicach matury, albo później. Odnosiłem takie wrażenie, że... Na tych łóżkach polowych, na których się kupowało kasety, było wszystko. O, ja to pamiętam, było niesamowite. Uzupełnialiśmy ten tak zwany back-katalog, tylko nie wiedzieliśmy, że to się tak nazywa. Kupowaliśmy te wszystkie stare płyty, których nie mogliśmy sobie zdobyć. Wydawaliśmy pieniądze na tę muzykę, która na tych łóżkach polowych się wylegiwała, spokojnie, w spalinach, ale nie pojawiały się, albo bardzo rzadko pojawiały się jakieś płyty znaczące, polskie. To był taki okres trochę posuchy. I jeżeli zostały nam z tego okresu jakieś polskie płyty, a przecież było ich wiele, to raczej nie są to płyty, które są pewnym świadectwem czasu, do takich świadectw, do jakich byliśmy przyzwyczajeni w latach 80., tak? Kiedy Perfekt uprawiał wręcz, czy autorzy piszący dla Perfektu uprawiali wręcz publicystykę w tych tekstach. Tak. I tutaj
No, jeden tekst przerobiła Kora z Listu Miłosnego. Autorką innego tekstu jest Wiesława Szymborska. Jeśli, tak. Tak, to jest na tej płycie, tak. Tak, to, na tej. Kurde, co, znaczy, co było powodem takiego, nie wiem, spiłowania paznokci? Przepraszam za określenie. No, spiłowanie paznokci dlatego, że już Kora nie miała się w co wczepiać, prawda? No, ten system komunistyczny padł. To jak powiedziałem, budujemy, no to co, najlepiej jak budujemy, żebyśmy się kochali. Miłość jest bardzo ważna, uczucie jest bardzo ważne, więc no, Kora śpiewała piękne liryki, erotyki, no, i oczywiście piosenka Wojna, która tam z mojego autorstwa, no jest jakimś takim, powiedzmy, wtrętem z innego obszaru, no, ktoś tam ale nie pozwala nam zapominać, że za nami się też, że to wszystko, w czym teraz jesteśmy, też może w każdej chwili być wzięte pod znak zapytania i może się skończyć niedobrze. Jeszcze nie wiedzieliśmy, w którym kierunku to pójdzie, czy to się uda, ta budowa nowej Polski. Bo to był taki etap, kiedy wszyscy byliśmy bardzo pozytywnie nastawieni. Pozytywnie, tak. Na tej płycie to widać, tak, że to jest takie pozytywne, dobre i właściwie budujące. To też jest prywatne bardzo, prawda? Bądź zajmijmy się teraz swoją prywatnością, nie walczmy już z systemem, nie musimy wchodzić na ulicę, drukować ulotek, buntować się, rzucać kamieniami w suki milicyjne, tylko możemy się zająć właśnie naszymi relacjami męsko-damskimi, czy męsko-męskimi, bo mało kto zauważył, że piosenka Derwisz mojego autorstwa to jest o homoerotyk o dwóch mężczyznach. Przez 30 lat nikt na to nie zwrócił uwagi. Ale no, Kora coś takiego nagrała, ma nam coś takiego nagrał, no a Róża jest cudowną kontynuacją. Ja się zastanawiam, dlaczego ten album i wiele innych albumów Manamu Kory ma w sobie taką ponadczasowość, bo wiele muzyki się ukazuje, ale nawet czasami minie 5 lat i tak jest trochę... Nie mówię tutaj o tym nowych wydaniach, ja nowych wiem, masteringach, ja wiem, ale pod względem kompozycji, aranżacji... Zastanawiałem się nad tym i wydaje mi się, że to jest cudowny zbieg okoliczności, że Marek Jackowski był kompozytorem takich ponadczasowych utworów. No, był niesamowitym melodykiem. Te jego melodie są nieśmiertelne. No, pojawiają się tacy kompozytorzy, byli w Polsce przed wojną, są po wojnie. Niewielu ich jest, ale naprawdę to, co on skomponował, to było mistrzostwo. Kora dodawała do tego swój pazur, bo gdyby był Marek tylko wyłącznie, to mogłoby się obsunąć w zbytnią komercję. Kora jak gdyby to ściągała do środka i powstawał taki cudowny amalgamat tych dwóch osobowości, a do tego jeszcze dochodzili muzycy. Fantastyczny Ryszard Olesiński, cudowny gitarzysta, też melodyk. No i basista, jego brat i Paweł Markowski, perkusista. Na tej płycie jeszcze Robert Blewski grał na takim śmiesznym instrumencie dziecięcym, nasz przyjaciel. Tutaj składam hołd głównie Markowi Jackowskiemu, bo jednak on te melodie jakoś powstawały w cudowny sposób w głowie i był takim królem Midasem polskiej muzyki rockowej. Jakikolwiek, cokolwiek by nie zrobił, nagrał, to w większości te utwory pozostają do dziś w pamięci. No, cały katalog Manamu, to właściwie on jest kompozytorem wszystkiego i no, można do tego sięgać. Tak jak sięgamy do tych płyt Nocny Patrol, czy pierwszej, czy o, one się w ogóle nie starzeją. A Róża też, no dzisiaj słuchałem tej Róży na słuchawkach. W ogóle odkryłem po raz pierwszy tam te cudowne chórki, kory. Nadal można odkrywać rzeczy, słuchało się płytę 100 razy, a nadal się coś w niej odkryje. To też jest bardzo ciekawe. No, można odkryć na przykład, no, jeżeli ktoś nie wiedział o udziale Roberta Bryleckiego, bo to zdaje się, że to jest ta melodika? Melodika, czym nazywał, taki dziecięcy, klawiszowy. Tak. Ale to chyba i nie była jedyna funkcja Roberta przy tej płycie. Jeszcze drugi jest nazwany jako doradca metafizyczny. No właśnie. Taki dobry duch sprawczy. Duch studio, taka osoba, która słucha, doradzi, no... To też jest ważne. Natomiast dotykając, czy pogłębiając to, co przed chwileczką powiedziałeś o Marku, to ten jego talent, on się wylewał praktycznie poza te, poza Manami, poza muzykę rockową, czy chociażby zostając właśnie na przypucie Róża, no to nic dwa razy, to jest, kurczę, no, znaczy, przepraszam, jeżeli się nie zgodzisz, ale to jest punk. To jest punkowa muzyka. No to jest punkowa, absolutnie tak, punkowy tak, numer, tak. Tylko że zagrany w sposób kwiecisty. Mało ludzi o tym wie, że my, ja też się do tego zbioru zaliczam, bo
pierwszy taki, właściwie drugi skład to był Kora, Marek Jackowski i John Porter, a ja puszczałem slajdy, taki robiłem light show prymitywny i myśmy w 76 roku grali koncert w klubie pod Kurantem i John śpiewa Pretty Vacant Sex Pistols. Już wtedy, kiedy jeszcze w ogóle punk rock nie był znany, więc wiesz, no to był punk rock zagrany na akustycznych, oni grają dwóch akustycznych gitarach z przystawkami i grał Pretty Vacant z Pistolsów i utwory Talking Heads. Myśmy tego wtedy słuchali jako pierwsi, właśnie pierwsi w Polsce, żeśmy tę muzykę odkryli, reggae. Ja pamiętam, że ja chyba byłam pierwszą osobą w Polsce, która miała płyty reggae. Sprowadzałem Burning Spear i Marleya z Berlina Zachodniego. U nas w domu, tam na Grodowie, przychodzili ludzie, rozdziawiali oczy i słuchali nowej fali punku i reggae. Po raz pierwszy byliśmy grupą 10 osób, która to zdała. No to, kurczę, ciśnie mi się na usta słowo pionierzy. Dzisiaj na streamingu można usłyszeć wszystko i natychmiast. Wszystko jest dostępne. Tak, ale ja też właśnie muszę poruszyć taką jedną... Wydaje mi się, to jest bardzo zauważalne i nie jest to oczywiste. Jest pan, jakby do pana należy ta spuścizna pokorze i tak pozytywnie zadziwia mnie i myślę, że wiele osób powinno panu za to podziękować, jak pięknie pan pracuje, żeby ta pamięć o niej trwała. I nie są to oczywiste działania, są bardzo współczesne, ponadczasowe, tak jak mural Kory, jak ten piękny neon. Cały czas gdzieś tam wystawa, jedna, druga, na pewno one będą się rozwijać i cały czas jest to takie, że nawet ci młodzi odbiorcy, nowi, mają szansę poznać to, kim była Kora i zagłębić się do tej twórczości, ale niestety mamy też wiele przykładów w Polsce rodzin, które mają konflikty. Co chwila jest gdzieś tam zabraniane, że tutaj nie można tego, nie można tamtego i to jest niestety... Ja działam odwrotnie, jak już wspomniałeś, w tej chwili przygotowuję film fabularny i biograficzny i Instytut Kory, Muzeum Kory i wystawy i książka wyjdzie teraz z tymi tekstami Kory nieopublikowanymi i pozwalam, wszyscy, którzy do mnie dzwonią, piszą, chcą wykonywać piosenki Kory, a nam absolutnie zezwalam, czy są to lepsze, czy są miejskie, czy są wiejskie, czy są podmiejskie, czy są nieporadne. Niech każdy śpiewa, to jest, jak ktoś gra muzykę jakąkolwiek, to już jest jakaś wartość, więc ja absolutnie nie będę tego zabraniał. Ja się z tego powodu bardzo cieszę. Wczoraj do mnie zadzwoniła Natalia Przybysz, że nagrała Krakowski Splin, Marysia Sadowska, różnie się pojawiają nieznani zespół Bluszcz. bardzo się z tego powodu cieszę, chcę zorganizować festiwal Kory. No, warto jest, żeby ta muzyka nie umarła, bo bardzo łatwo jest, to tak się wydaje, ale trzeba podtrzymywać. Ja jestem depozytariuszem, jak się nazwałem, i trzeba podtrzymać ten depozyt, bo pamięć ludzka jest krótka, płyt i nagrań jest miliony. Jak tu dzisiaj wszedłem, to zobaczyłem, tu jest tych płyt, prawda, i ile jest artystów. A to i tak mało, więc żeby Kora i Manam przetrwały, no trzeba też temu pomóc. Samo to się nie będzie działo. A kto powinien dbać o to? Poza oczywiście, twoją postacią, to jest naturalne. Czy atrakcyjnym rozwiązaniem byłoby, gdyby, i teraz uwaga, trochę spodziewam się piorunów w moją stronę. Dlaczego? Nie przejmuj się, ja tam źle po polsku powiedziałem. To nie już... szkodzi. Dlaczego złym pomysłem jest, aby na przykład państwo wzięło to w swoją opiekę? My się wydaje, że państwo, my wystąpimy, będę chciał muzeum, to się może niedobrze nazywa, no ale będzie, chcemy stworzyć Muzeum Kory, bo nie tylko muzyka, bo też te Madonny malowała, obrazy malowała, była bardzo zdolna manualnie, robiła wspaniałe pudełka, obdarowała ludzi, kamienie, świetnie dekorowała nasze domy, mieszkania, więc chcę zrobić takie miejsce, a przy okazji na tle Kory i Manamu pokazać historię polskiej muzyki, ale też trochę polityczne, rewolucji, solidarność. I wydaje mi się, że zgłosimy się do państwa o wspomożenie tego projektu. Myślę, że państwo nam pomoże, bo jednak Kora jest wartością, no powiedzmy, jest wartością. Jest dobrem narodowym. Jest dobrem narodowym, tak. A czy ona archiwizowała swoje kostiumy, pamiątki? Nic nie archiwizowała, rozdawała, ale ja na szczęście mam. I stroje też chcemy pokazać, ubrania Kory, buty, biżuterię, no to, co zostało. A bardzo rzeczy rozdawała.
szczególnie obrazy, ale no, jak będzie muzeum, to będziemy robili taką kwerendę, bo już kilka takich wystaw zrobiliśmy i Madon, i zdjęcia, fotografie są wspaniałe. Teraz Wogół jest wspaniały, kilkadziesiąt stron poświęconych korze. Pojawiają się... okładka. Tak, a okładka dziwna. A nie przeszkadza panu to, że jednak ta modelka nie była Polką i tak, ja tak uważam, że ona tak trochę nie... To nie był ten trochę... Ona była taka za delikatna, żeby być tą korą. No, różne są na ten temat opinie. Dużo fanom się to nie podoba. No jest to jakieś nawiązanie. Nie mogła to być kora, dlatego że Pismo Wok nie może dawać na okładkę osoby zmarłej, więc wymyślili, że będzie to topowa światowa modelka, która zrobiła taki briefing, naśladowała ruchy kory, nie znając jej. I no i wyszło to, co wyszło. Niektórym się to podoba, drugim się nie podoba. W każdym razie jest jakaś kontrowersja, a dla Kory kontrowersja była czymś jak gdyby istotą jej życia, więc... Ale jest to jakby kolejny przykład, że ta pamięć o niej żyje. Tak. Też niesamowitym było to, jak Kora odeszła, wszędzie leciały jej piosenki. Na przykład na off-festiwalu w Katowicach przed każdym koncertem leciały piosenki Kory i Manamu. To bardzo było coś, tego, i wszyscy śpiewali. Bardzo się z tego powodu cieszę. I czuć było, że ten duch jest. Tak, słyszałem, że też Krzysztof Zalewski na jakiejś wielkiej imprezie, kilkuset tysięcy ludzi śpiewał i ludzie palili świeczki pięknie, więc no, polscy muzycy w cudowny sposób oddali i oddają nadal hołd Korze i to jest no, bardzo piękne. Cieszę się z tego powodu. To może sprzedam pewną taką informację, o której nie wiedziałeś, a będzie bardzo bliska, pewnie ciepła twojemu sercu i mogła cię zaskoczyć, bo wydaje mi się, że pierwszym takim festiwalem i pierwszym miejscem zaraz po tym, jak do przestrzeni publicznej rano informacja ta smutna dotarła i już o godzinie 12 w Płocku na festiwalu Audio River, o 12 w południe, co jest istotne, kiedy rozpoczynały się pierwsze te tak zwane sety DJ-skie, to wyobraźcie sobie już wtedy kilkukrotnie Manam był i głos Kory był samplowany i wtedy to ten cały roztańczony rynek płocki, tam kilkanaście tysięcy ludzi jest na tym rynku, nagle przestawał podskakiwać i stał. A było to kilka godzin po tym... Jestem wzruszony, bardzo pięknie, dobrze mi to mówisz. Ja jestem w ogóle związany z Płockiem, bo chodziłem tam do szkoły i w ogóle moja rodzina pochodzi z Płocka, jest pod Płocka. Kocham Płocki, dziękuję Płockowi za to, że zrobił. Płockowi czy Płocku? Płockowi chyba. Płocką wszystkim. Wszystkim Płockom. Wszystkim tak Płockom. Jest, tak Płockom. Jest. Bardzo to jest miłe. No, ja wtedy nie śledziłem tego, co się dzieje, bo byłem dosyć takiej dramatycznej sytuacji, ale no, cieszę się, że ludzie kochają Korę, bo naprawdę ludzie kochają Korę też nie tylko jak autorkę, wokalistkę, też jako osobę. Ja myślę, że też Kora miała, i to wiesz najlepiej o tym, miała różne oblicza. I nie wszystkie są nam tak szeroko znane. Z tych mniej znanych, a oczywiście takich, o których możemy mówić, czego nie wiemy, czego się nie dowiedzieli, czego tak powszechnie nie wiemy o Korze? Oj, bardzo dużo rzeczy nie... Jest jeszcze temat do odkrycia. Ja pisałem dziennik 5 lat, notowałem różne sprawy, jak się ten dziennik okaże. Nie wiem, czy go opublikuję przed śmiercią, ale tam też różne ciekawe oblicza Kory. No, nasze życie było bardzo interesujące, dramatyczne, tragiczne, ekstremalne. Powiedziałbym, jest materiał na kilka filmów fabularnych, nie na jeden. Jak teraz pan się czuje? Jak pan sobie układa to wszystko, to co się stało, to co było kiedyś? Bo mogę się domyśleć, że czasami to wszystko wydaje się momentami takim snem. Wtedy, w tych momentach nie doceniało się tego, nie wiedziało się, że robi się coś aż tak ważnego. No to jest prawda. A tak. Z perspektywy czasu, jak to wszystko wygląda? Zmienia się bardzo perspektywa. No, kiedyś to była codzienność i oczywistość, a teraz wszystko to się przemienia, ulega modyfikacji. No ja... Pierwszy rok po śmierci Kory do 30 lipca byłem w bardzo głębokiej traumie. Teraz trochę ze mnie to schodzi, ale też powstają bardzo ciekawe problemy. Na przykład Kora zostawiła bardzo dużo ubrań i Kora była taką osobą,
która rozdawała rzeczy i na pewno jako Kora by się cieszyła, gdyby w tych ubraniach ktoś chodził, żebym ja komuś to dał, kto by chciał. Ale z drugiej strony stała się osobą już przedmiotem, będą filmy, w muzeach można pokazywać te stroje, więc są jak gdyby dwie Kory. Jedna z metafizyczna, z którą mam cały czas kontakt i która by mi powiedziała, daj te ubrania jakiejś ładnej dziewczynie, jednej czy drugiej, albo tylko jednej. Ale z drugiej strony jest ta Kora już jako pewna sformatowana osoba, która pełni rolę w polskiej kulturze i trzeba zachować te ubrania, żeby ludziom pokazać i biżuterię. I żeby też zaraz nie było tak, że będą licytacje na Allegro. Tak, i żeby, no tego się nie obawiam, ale żeby, z jednej strony chciałbym, żeby te stroje żyły na kimś żywym, a z drugiej strony ja muszę pamiętać, że będę robił filmy, że ludzie muszą oglądać, kostiumografowie, czy będę to mógł pokazać, wystawić te stroje, tak jak Bowiego stroje były wystawiane, prawda? Więc taki trochę mam rozdziew, prawda? Trochę... Czy takie rozdawanie ubrań też kojarzy mi się, była taka sytuacja, jak Amy Winehouse umarła, to jej rodzice porozdawali wiele takich jej ubrań, no może nie kostiumowych, i to też było takie relikwie dla tych fanów. No ja tego nie zrobię, bo chcę zrobić filmy i chcę pokazywać to, żeby ludzie to mogli obejrzeć. A czy pan na co dzień jest na Roztoczu czy w Warszawie? Jedno i drugie i właściwie wszystkie rzeczy nad Kory, kosmetyki są w łazienkach tu i tam, niedokończone. Wszystko tak trochę zamarło po jej śmierci. Nie zostawiłem tutaj jak było, nie miałem siły tego ruszać i to tak trochę jest. A w tej chwili to będę właśnie jakoś to magazynował i gromadził. Ale bywam tu i tam i teraz... Właśnie byłem na Roztoczu i poszedłem do lasu i raptem usłyszałem pisk i kotka. Kotka była na drzewie i mimo, że byłem 4 psami, kotka zeskoczyła i przebiegła do mnie i mam teraz kotkę. Przywiozłem ją do Warszawy, nazywa się Lusia, mała czarna kotka. Nowy piesek. Okay. Nowy kotek. A czy ciężej być na Roztoczu czy tu w Warszawie? No, na Roztoczu jest łatwiej, bo są zwierzęta, jest więcej zwierząt, są psy, koty, no jest przestrzeń, jest przyroda i jakoś te emocje się rozpraszają, prawda? A tutaj no, Warszawa jest taka ściśnięta troszeczkę, ale oba te miejsca są bardzo przez Korę określone i nasze wspólne bycie tam i ten duch istnieje, Kory, no i ja nie mam żadnych problemów z tym, żyjemy w przyjaźni z duchem Kory, powiedziałbym. A nie ma w sobie trochę takiej pretensji do całej popkultury, że trochę jednak, no popkultura jest taka dosyć zaborcza. Jeżeli ktoś stanie się osobą powszechnie znaną, to wydaje mi się, że może istnieć taki mechanizm, nie wiem, no pewnego... Ty możesz czuć pewien deficyt i mogłeś czuć pewien, za życia również Kory, czuć pewien deficyt tej osoby, która jest ci najbliższa, właśnie przez to, że ona jest ciągle konsumowana przez tą popkulturę. Znaczy to bardziej... Pojawił się jakiś taki żal, że kurczę, mogliśmy po prostu sobie gdzieś tak po cichu żyć. Nie no, w sumie myśmy żyli po cichu. To o wiele trudniejsze, bo jest dla mnie po śmierci Kory to, że ona do mnie cały czas trafia też poprzez kulturę. Że jak gdyby 3/4, to nie można mówić oczywiście w procentach, ale większość jak gdyby jest przez popkulturę utylizowana i że Kora nie należy tylko do mnie, tylko jej obraz, jej wizerunek cały czas funkcjonuje w kulturze i też nie jestem w stanie na przykład zapomnieć, prawda, bo no nawet nie jakbym się chciał wyjrzeć, to jest niemożliwe, bo albo leci piosenka, albo są zdjęcia w internecie, ja nawet nie oglądam czasami, ale no muszę, bo jak będę robił jeden film, drugi, to muszę, no muszę cały czas być z nią, więc... Są to bardzo skomplikowane problemy, które można by dywagacje filozoficzne długie prowadzić. No. No kurde, na ten temat. Tego nie zazdrosz. Ja w ogóle muszę też zapytać o taką sprawę, bo czy to prawda, że poseł Terlecki był hipisem kiedyś? Niestety, no poseł tak. Terlecki był pierwszym mężczyzną Kory, miał pseudonim Pies. Opisany jest to w mojej książce Hipisi w PRL-u.
nie zdałeś tej matury, nie czytałeś. Można tę książkę jeszcze dostać. Jest tam z nim rozmowa i wszystko jest tam opisane. Dzisiaj mój kolega wysłał mi, że ma tę książkę i już sobie zabukowałem przeczytanie jej. Jest wywiad z Terleckim, to był jej pierwszy mężczyzna, był bardzo pięknym mężczyzną, był główną postacią ruchu hipisowskiego w Krakowie, wspaniale się ubierał, był wysoki, był znaczący, był interesujący i pierwszą miłością Kory. I to jest... I co dzisiaj może trudno w to uwierzyć. I teraz jest pytanie, co się stało? Co się stało? A pan jak bardzo zmienił się od tych czasów szalonego hipisyzmu? Hipisowstwa. Hipisowstwa. No, nie, to tylko ty możesz to ocenić. Znaczy, ty nie możesz ocenić, no ale jak widzisz... Ale tak wewnętrznie, czy jednak tym hipisem się jest do końca życia? Absolutnie tak jest, tak. No takie nastawienie. Zresztą dzisiaj, jak oglądam tę dziewczynę, tę Szwedkę, tę Gretę, prawda, te ekologiczne demonstracje, to są wszystko idee hipisowskie. One wracają. Idee hipisowskie wracają, żeby ratować świat, więc... To nie były jakieś wybryki świrów, narkomanów, te idee hipisowskie, tylko miłość do przyrody, miłość do natury. To jest dzisiaj sine qua non, warunek przeżycia naszej cywilizacji. Więc na pewno jeżeli ci post-hipisi, bo takich mogę nazwać, te idee hipisowskie, jak one nie wygrają w dzisiejszym dyskursie, tylko wygra dyskurs pana Amerykanina, który ma, jego nazwisko się zaczyna na T i naszego polskiego nazwisko zaczyna się na D, jeżeli ich dyskurs wygra, żeby budować nowe zakłady palące węglem, no to ten świat po 10-20 lat będzie po ptakach. Więc muszą wygrać idee hipisowskie, które młodzież w tej chwili w cudowny sposób przejmuje i demonstruje. Więc pokazuje, że te idee są nadal ważne. O. Kiedyś przeczytałem taką fajną... fajne wyjaśnienie, czym był ruch hipisowski, że była to reakcja na błędy społeczeństw. I to chyba do dzisiaj działa i do dzisiaj jest prawdziwe. Absolutnie tak, absolutnie tak. Czyli z drugiej strony powinniśmy jednak popełniać błędy, żeby to hipisostwo trwało. Czy widzieliście nowy film Tarantino, jak on ukazał hipisów w taki bardzo mroczny, horrorowy sposób? Nie widziałem tego filmu, natomiast jak były mordy Mansona, to my hipisi w Polsce mówili, że to nie żaden hipis, że to jest degrengolada, że on się podszył pod hipisów, no, tylko wyglądał jak hipis, to miał długie włosy, brodę i miał komuny, brał narkotyki, psychodeliki, ale jednak hipisi głosili hasła miłości, no a on przecież nie głosił, to był zwyczajny psychopata, morderca. No, ten ruch hipisowski był bardzo tolerancyjny i on przyjmował wszystkich, również takich wyrzutków jak on, no i on się po to podszył, więc nawet jak Tarantino go mrocznie przedstawił, to jednak to nie był hipis, no to był antyhipis w przebraniu hipisa, no. Po prostu bandyta. Zwyczajny bandyta, świr, który miał jakieś obsesje i tak dalej. No, wykorzystał po prostu to, że ludzie w tej chwili byli, wówczas byli otwarci, wpuszczali do domów, prawda? Mm-hmm. Jeżeli miałbym powiedzieć o dobrym hipisie, no to weźmy Beatlesów, Johna Lennona, takich ludzi, Hendrixa, Grateful Dead, Mayall, no tych zespołów hipisowskich było bardzo wiele. Do dzisiaj aktywny Bob Dylan, Neil Young, ci, którzy nadal funkcjonują w świecie, prawda? Johnny Mitchell nawet. No tych nazwisk to jest, jak się okazuje... Jest dużo bardzo, tak. Jest cała sieć tego, tak naprawdę. A trochę wracając do Róży i do kolekcjonerskich edycji płyt. Czy jest szansa na to, aby inne tytuły również się absolutnie ukazywały? Absolutnie tak. I to też z takimi... Tak. W przyszłym roku będzie 40-lecie pierwszej płyty Manamu, czyli tej przełomowej, tej czarno-białej. I też tam będzie chusta, chciałbym jakąś polską artystkę, bo pierwszą chustę w Róży zrobiła Zuzia Miśko, a w drugą też chcę jakąś wziąć polską artystkę, żeby zaprojektowała. I być może dołączę jakieś materiały archiwalne, jakieś koncerty jako ekstra bonus. Przy Róży nie mieliśmy nic takiego, ale tam no mam kilkadziesiąt koncertów nagranych Manamu na kasetach DAT, więc po kolei będę te
te koncerty wydawał, przede wszystkim w tych streamingowych sytuacjach. Mhm. Tak zresztą robił amerykański zespół Grateful Dead, który w Polsce nie jest znany. No, hipisowski zespół, który w Stanach Zjednoczonych przyciąga o wiele większą ilość na koncerty niż Rolling Stonesi i inne zespoły razem wzięte. I oni właśnie kilkadziesiąt takich koncertowych płyt dają na streaming. Ja też z Manamem to zrobię. Niech ludzie szukają tych koncertów, na których może byli, czy w Gliwicach, czy w Zabrzu, czy w Rzeszowie, czy w Warszawie. Streaming to właśnie umożliwia, że można się tym pobawić, prawda? Trochę podróże w czasie. Podróże w czasie. Nas. A gdzie my, jako Polska, jako kraj, będziemy po październikowych wyborach? Dobre pytanie. No. Ja szczerze mówiąc jestem trochę przerażony, że nazwano Polskę hamulcowym tej rewolucji ekologicznej, jaka musi nadejść, prawda? Więc jeżeli nie chciałbym deklarować się politycznie, to chciałbym, nawet gdyby wygrała ta partia, która w tej chwili jest, co jest prawdopodobne, żeby ona zmieniła jednak podejście do ekologii, do świata, no bo to jest, możemy kulę ziemską teraz przyrównać do wehikułu, na którym podróżujemy, no on się psuje, niszczy się, więc wszyscy się musimy wziąć do roboty, czy jesteśmy z prawa, czy z lewa, ale uważam, że powinna w tej chwili zatriumfować ideologia transpolityczna, czyli że dyskurs polityczny nie polega na tym, czy jesteśmy w PO, czy w PiS-ie, tylko dyskurs powinni wygrywać ci, którzy chcą ratować przyrodę, chcą ziemię chcą ratować. No czy to jest pokłosie tego, że to pokolenie, które w większości rządzi teraz naszym krajem, nie miało edukacji ekologicznej, nie jest świadome tych wielu procesów? Nie jest świadome i jest, powiedzmy, to, co się w tej dyskursie reggae się nazywa Babilon, prawda? Mm-hmm. Że to są ludzie tego potwornego systemu politycznego i korporacje tego, który niszczy ziemię, eksploatuje i de facto niszczy i zabija ziemię. Ale tutaj znowu mamy ten paradoks, że w naszym Sejmie właśnie mamy tych ex-hipisów i oni przestali być, właśnie są ex-hipisami. No to jest ten problem. Bo gdybyśmy mieli tych prawdziwych hipisów, to może w innym kierunku byśmy poszli. Takim hipisem był trochę Clinton, takim hipisem był trochę Obama i w Kanadzie Trudeau, prawda? No i każdy z nich palił trawę. Może pan Jarosław też kiedyś palił trawę. Słuchajcie, no, czasami wizerunek zewnętrzny nie równa się wizerunkiem wewnętrznym. Nie wszyscy są autentyczni. Tak na przykład jak była autentyczna Kora. Wydaje mi się, że to nie była poza. Na pewno to nie była poza, bo przez tyle lat nie da się mieć takiej pozy. A też się tak zastanawiam, czy śledzi pan to, co się teraz dzieje na muzycznej scenie i na świecie, i może też przede wszystkim w Polsce? Śledzę. Takiego najciekawszego, co panu się ostatnio spodobało? Powiem tak, że przez te ostatnie lata choroby zaniedbałem słuchanie polskiej muzyki, a teraz jestem zdumiony, jak dużo jest polskiej, dobrej muzyki, jak to się rozwinęło. Że do pewnego czasu mi się wydawało, że ona jest jakaś fatalna, straszna. W pewnym momencie nastąpił przeskok jakościowy, że ona się stała coraz lepsza jako produkt, coraz lepiej nagrana, coraz lepiej zaaranżowana, coraz są ciekawsze teksty i no i to mnie bardzo cieszy, przede wszystkim, że bardzo dużo ludzi chodzi na koncerty. No jutro się wybieram na koncert Dawida Podsiadło i na stadionie, to w ogóle szok, że tacy artyści występują na ogromnym stadionie, no to jest bardzo dobre. Nie tylko roztańczone narodowe disco polo, ale tak, mamy też To jest bardzo dobre zjawisko, no jest dużo świetnych zespołów. Będę przygotowywał koncerty, taki omarz dla Kory, może nawet festiwal dla Kory i chciałbym tam najlepszych polskich artystów zgromadzić, ale też chciałbym tam takich artystów nieoczywistych, kontrowersyjnych. Chciałbym im dać szansę, żeby być może na takim koncercie czy koncertach pokazali światu swoją twarz, bo może ich nie znamy, no bo Kora też wyskoczyła trochę jak Filip z Konopi, prawda, więc nie chciałbym, żeby to wszystko było takie uładzone, ugrzecznione, tylko żeby trochę było energii i no, uderzenia jakiegoś mocnego, jakiejś kontrowersji, no bo Kora słynęła jednak z kontrowersji. I tej kontrowersji trochę mi w polskiej muzyce brakuje, przyznam się szczerze.
Jesteśmy zbyt zachowawczy. A może teraz już jest ciężej zrobić kontrowersję? Może my tak naprawdę jesteśmy... Ale znaczy ciężej zrobić. No, kontrowersji się w... Piesek się odezwał. Czy to była Ramona? No, Ramona niestety nie żyje. No, no ale to nie jest planowana rzecz. No, jednak muzykę ciągną tacy artyści, którzy nie wszystko planują, prawda? Artyści z serca, którzy robią coś dla potrzeby... Serca, a nie tylko dla potrzeby rynku. Rynek może dojść później. No tak. Ale nie zaczynajmy, jak artysta myśli o rynku, to będzie artystą, powiedzmy, no, w cudzysłowie, tak? No, nawiązując do tego jeszcze, o czym rozmawialiśmy przed sekundką, to przecież Kora śpiewała w utworze Chorza Moira, chyba, Chorza tak. Moira, śpiewała o tym, że Babilon nie upadnie jednak. Tak w kontrze do tego, o czym rozmawialiśmy, więc tak jak chyba hippie zawsze potrzebował wroga, albo inaczej, hippie zawsze potrzebował mieć coś do naprawienia w tym świecie, tak artysta też zawsze chyba będzie potrzebował czegoś, żeby mu leżało. Ale jest bardzo wiele do zrobienia. No przecież dzisiejsza sytuacja ta ekologiczna, prawda, no ona absolutnie wymaga natychmiastowej reakcji też wśród artystów. Zresztą Kora nagrała cudowny ekologiczny teledysk na płycie Ping-Pong Samotna rzeka. Psychodeliczny też, może mało znany, mało się przebił, ale ona też czuła, że no, XXI wiek albo będzie ekologiczny, albo go w ogóle już później nie będzie, no bo to nie jest tak, że my możemy to zrobić albo tego nie zrobić, bo to jest konieczność, no. To jest po prostu konieczność. No musimy się za to wziąć, bo nie będzie wody, nie będzie co jeść, sobie co oddychać i po prostu będzie koniec, no. A ja się zastanawiam, czy po tak długim, burzliwym, ponad 40-letnim związku, po tak wielkiej miłości, można się znów zakochać? Myślę, że można się zakochać. Na pewno się można zakochać. Można się zakochać, na pewno. Ja bym tu postawił kropkę. Bo to jest chyba najpiękniejszy koniec, jaki moglibyśmy... Przepraszam, najpiękniejszy koniec rozmowy. Finisz tej... Można się zakochać i z ukochaną słuchać piosenki Róża. Okej. Okay. No myślę, że ciężko wchodzić w taką relację, będąc świadomym, jak wielką osobowość się zastępuje, w cudzysłowie oczywiście. Mi się wydaje, że Kora jest absolutną patronką miłości i na każdą miłość patrzy przychylnym okiem i błogosławi wszelką miłość, bo miłość jest najważniejszą siłą i energią tego świata, dzięki miłości istniejemy. Ogromnie panu dziękujemy. Życzymy mnóstwo miłości, dużo siły i wspaniałych, inspirujących poczynań, żeby ta pamięć Kory cały czas z nami Dziękuję bardzo, zadbam trwała. O to. Może Artur coś dodasz jeszcze? Ja bym chciał, żeby ten dziennik był jak najdłuższy i żeby tak się pisał i pisał i pisał. Pisze się. I żeby się nie przestał. Czytajcie, oglądajcie i śledźcie. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję za Róże. Czekamy na z okazji 40. rocznicy wydania pierwszy Manam. Tak, na ten pierwszy Manam. Czekamy na te podróże w czasie. No i kochajmy się. Tak, to były dwa światy, to był sezon numer 2.